2017 roku zakupiłem do mojego gospodarstwa nowy opryskiwacz sadowniczy firmy Krukowiak. Do tej pory użytkowaliśmy stary 20-letni opryskiwacz firmy Pilmet produkcji wrocławskiej. Szanowni Państwo, jest to opryskiwacz w pełni wyposażony z wysokowydajną pompą, jak i wentylatorem. Posiada podwójny zestaw dyszcz regulowanych, jak i śmigło profilowane, również dodatkowo pęd powietrza wzmacniany jest poprzez śmigło stałe. Opryskiwacz wyposażony jest w tak zwany zaczep skrętny, który kieruje opryskiwacz za śladami ciągnika, który napędza maszynę. Dodatkowo opryskiwacz wyposażony jest w elektrozawory. Sterowanie odbywa się elektrycznie. Operator ciągnika ma tutaj dostępne urządzenie, które reguluje ciśnienie robocze, jak również otwiera ciśnienie w układzie. Opryskiwacz posiada już wszelkie standardy, jakie wymagane jest poprzez Unię Europejską, dotyczące rozwodnienia substancji aktywnej, jak również mycia oraz samodzielne płukanie urządzenia. W opryskiwaczu zastosowano wentylator o średnicy 900 mm z przekładnią dwubiegową włoskiej firmy Unigren oraz siedmiołopatowe śmigło wentylatora. Maksymalna wydajność przystawki to 95 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Przystawka również wyposażona jest dodatkowo w kierownicę powietrza, która pozwala na regulację strumienia tworzonego przez przystawkę. Na wlocie do przystawki zamontowana jest kierownica stała, która zapewnia również równomierne rozrzucenie powietrza po obu stronach przystawki. Również zwiększono ilość głowic dwurozpylaczowych z dyszami Lechner i jest ich w tej chwili 26. Głowice posiadają możliwość zmiany kąta wylotu cieczy roboczej plus minus 30% oraz całkowitego odcięcia dopływu cieczy roboczej do rozpylaczy. Przy zwiększonej ilości przepływu powietrza zapotrzebowanie mocy ciągnika to 61 koni mechanicznych. Zbiornik w opryskiwaczu wykonany jest z polipropylenu, na którego składają się trzy zbiorniki. Główny o pojemności 1500 litrów oraz zbiornik na czystą wodę do przepłukania układu cieczowego o pojemności 100 litrów i zbiornik na czystą wodę do mycia rąk i twarzy po dokonaniu zabiegu.